No, usiądź sobie. Ale jedz łyżeczką, łyżeczką. Zobacz, na łyżeczkę sobie nakładasz i... Dobre? Łyżeczką. Weź do rączki łyżkę. No i nałóż kruszeczek. Nie, nie, to już do buzi może iść. Nie ma. Dobre te kluski są? Jak rączki złożysz u Bozi? Ślicznie, tak. I tak będziesz śpiewał. No pięknie. A słuchaj, a jak ksiądz przyjdzie, to co ty dasz księdzu? Pieniążka. Pieniążka, tak. I co zrobisz z księdzem? Tu. No tak, ciu zrobisz pieniążka, ale co zrobisz z księdzem jeszcze? Cześć. Cześć, tak zrobicie, tak? Tak zrobicie. Ale odejdź od telewizora. A powiedz babci, kto jest prezydentem? Kto jest prezydentem, Franek? Duda. Naprawdę? Ewa nie. Ewa już nie jest premierem. Nie, teraz premierem jest kto? Betty, tak, ślicznie. Franek, co ty robisz? Biję. Dlaczego bijesz dziadka? Wiesz, że nie wolno bić? Wiesz o tym? Oj. Nie zaczepiaj. A ty jak masz na imię? Sianek, ale mów głośno. Sianek. Pijeni. A jak masz na nazwisko? Jak masz na nazwisko? No pięknie. A co ty rysujesz? Bałwanka. Bałwanka? A od kiedy to bałwanek jest czerwony? Co? Czerwonego bałwanka rysujesz? No jakąś inną kredeczkę weź. Pić? Tylko uważaj, żebyś nie wylał, tak? Proszę. To jest kto? Ojciec. Nie, to jest Bozia. A to jest kto? Ksiądz, tak. Jezus. A Jezus to będzie dalej chyba. Ale pomalutku, pomalutku. W pokoiku na stoliku stało... Ale głośno! Co stało? Mleko. I co jeszcze? I? Czekaj, co my jeszcze umiemy mówić? Już jesteś duży chłopczyk i nie będziesz chodzić. Nie bierz tego do buzi, Franuś. Franuś, chodź tutaj, jest Jezusek, chodź. Nie wstydź się. I pokaż, jak model robi. Która to jest twoja prawa rączka? A powiedz mi, Franuś, ile to jest 4 dodać 4? A 1 dodać 2, ile jest? No to jeszcze na razie... Pani już nie zrozumie, nie kręć pod chorkę. Ale jedz łyżeczką, łyżeczką. Franuś. Nie wstydź się. Kowalerzyk nie wylał. Pani już jest buzi w wyniu. Nie kręć pod chorkę. I pokaż, jak model robi. Jestem Zosia i niedługo będę miała 6 lat. Chodzę do przedszkola, do ostatniej grupy i wujek przychodzi mnie kręcić i będę mówiła, kim będę chciała być w przyszłości. Gwiazdą, rycerzem, gwiazdą lub weterynarzem. Być rycerzem, który walczy i który się obrania, a obrania to znaczy, że jak nadchodzą źli, to on jest bezpieczny. Kim jesteś, rycerzu? Jestem z Polski rycerzem. Gdzie mieszkasz, dzielny rycerzu? Mieszkam po zamku. A teraz gdzie jesteśmy? Powiedz, rycerzu. Jesteśmy w sali zabawkowej. Z kim mieszkasz,
dzielny rycerzu? Mieszkam z królową i królem i rodzeństwem. A z kim walczysz? Walczę z złymi, z golumem i z orkami. I z złym czarodziejem. Gdzie jesteśmy teraz, dzielny rycerzu? Jesteśmy w sali tronowej. A kto siedzi na tronie? Moja mała siostrzyczka Zuzia. Ja też bym chciała być jeszcze gwiazdą. A co robi gwiazda? Śpiewa. A co ty teraz robisz, powiedz? Cieszę się. Mhm. A na co się tak przygotowujesz? Na występ. Już się uczesałaś? Tak. A co teraz będziesz robić, powiedz? Nie da się pracować. A ja chcę za ten film dużo kasy. O jakiej perspektywie? 10 lat. 10 lat? No, przyszłość sobie wyobrażam w Warszawie. Za 5 albo 10 lat, ja. O, ale mam to wyartykułować. Za 10 lat? Będę mieszkał na Hawajach. Najprawdopodobniej tak to będzie wyglądało. Z tobą. No myślę, że będziemy mieli dzieci. Będę się ścigał z innymi surferami, tak? No, widzę pozytywnie. Powiem tak, że widzę pozytywnie. I będzie nam się dobrze żyło. Dzięki temu, że mam takie cudowne narzędzie w ręku jak joga, widzę bardzo pozytywnie. Będę jeździł na wakacje do Stanów, żeby na motocyklu odwiedzić takie miejsca z pamięci, cytuję, Mesa Verde, Colorado, Czerwoną Pustynię. A jak już się tym wszystkim totalnie znudzę, to przyjadę do Polski. Joga sprawiła, że nauczyłam się cieszyć chwilą, że nauczyłam się właśnie żyć chwilą i nie wybiegam tak bardzo w przyszłość. Rozwijać się dalej i według swoich pasji napisać doktorat. I podróżować dużo. Alternatywa? Dom w spokojnej starości. Raz na pół roku któraś z córek przyjdzie na 3 minuty, zapyta się o zdrowie, a ja powiem, że dobrze. Się liczy tak jak foxtrot prawie, pod foxtrota tak niby.
Tak pod pulkę, ty, jak fokstrot, tak między fokstrot, tam pulku, tak, bo to tak pulka nie byle ten robot, ale co tak więcej chodzi, tak niby tak o... A i o, jeszcze go, o tak. To już to samo zrobić, tak samo. Ja nie będziesz tobie, ty nie możesz zdążyć. No. O, widzisz, o. Skrzypców tak się muszą uczyć, żebyś to jak się gra solo, to żebyś już nie myślał o palcach, tylko aby ta melodia ci tak szła płynana, a palce ci płyną po tyłu. A jak ci będziesz razem z melodią palcami, to zawsze się opóźnisz, że coraz wolniej pójdzie się rozwali. Grota to nie ma czego uczyć. Ty się nie ma co uczyć, bo grota. Ale się uczyć, to się nie gra. Męskie łzy są tak samo uzasadnione jak kobiece łzy. Nigdy nie wydawało mi się to wstydliwe, aczkolwiek wiem, że dla mężczyzn, szczególnie dla młodych mężczyzn, jest to wstydliwy temat i niechętnie o tym mówią, a nawet tak troszkę wypierają się tego. Ale nie, dla mnie płaczący mężczyzna to absolutnie nie jest wstyd. Te łzy męskie, które widziałam, były jak najbardziej uzasadnione i za każdym razem bardzo mnie poruszały. One tworzą jakąś taką właśnie więź, po prostu jeżeli przy kimś płaczemy, to znaczy, że mu ufamy. Coś się zmieniło w związku, w którym teraz jestem, kiedy pierwszy raz zobaczyłam mojego płaczącego chłopaka i chyba od tej pory patrzyłam na niego bardziej przychylnym okiem, bo te łzy były absolutnie wyrazem zdenerwowania, przejęcia i takich głębokich uczuć. Tej sytuacji negatywnej, której mężczyzna płakał w momencie jakiejś frustracji i nerwów,
to paradoksalnie mnie te łzy uspokajają. Ostatnio, miesiąc temu, nie płakał, ale mydlał. Mydlał? Mydlał młody chłopiec, lat 24. Wbrew pozorom wcale nie był taki skomplikowany zabieg. I po prostu mężczyźni mają mniejszy próg bólu, przynajmniej mogę tak sądzić w mojej pracy, że są mniej wytrzymali. Chociaż to nie jest żaden ból, powiedzmy sobie, jest nieprzyjemny, ale nie jest to krojenie ciała na żywca. Widziałam płaczących. Ja już tyle mam lat za sobą, że wrażenie, no. Znaczy ja staram się, jak ktoś płacze, po prostu czekać. Podam chusteczkę i... Bo mówienie nie płacz tam, czy pocieszanie, czy może chwilę, to zależy od sytuacji, podejście, dotknięcie ramienia, ale no takie pocieszanie albo mówienie tam nie płacz, czy nie masz się przyjmować, albo to jest... No na pewno no to nie jest... potrzebne, tak moim zdaniem. Dawniej to tak było. Ja już jestem stara, mam ponad 60 lat i dawniej to tak było. Zresztą ja byłam wychowana też na książkach takich, że mężczyzna raczej nie płakał. Chyba się zmieniło jak na teraz, że jest taka przyzwolenie społeczne większe. Czy myśli pani, że mamy teraz w dzisiejszych czasach kryzys męskości? Tak nazywany. Ja nie wiem, co to jest ta męskość. No ja muszę żyć, bo była w siódemce. Zuba, jaki staruch. Zginął. No. Ja chciałem być żołnierzem. Bardzo lubię być na jakichś misjach. Ewoczki? Może chciałbyś być, tak jak mi kiedyś mówiłeś, przyrodnikiem? No a co, jak będziesz przyrodnikiem, będziesz robił? Odkrywał. Ty nie myślisz puk, puk, puk? Ty nie myślisz puk, puk, puk? To mówi o dzieci. O, mam tu potrzebną część. Bym zapomniał. No. Mam. A kiedyś jeszcze w ten, jak miałeś chyba 5 lat, mówiłeś, że zostaniesz ninją. Z kim? Ninją. Ty tak samo. Ach, wtedy byłem trochę głupszy. Niż teraz. Teraz. Chodziłam na sanki? Tak. Kiedy? No teraz. Parówka. Wezmę sobie. Julek i kupa.
Idziemy na dwór. A z kim tam mieszkasz? Z taką Chinką i z Brazylijczykiem. No chodzi o to, że ja tak z nimi za bardzo nie mam kontaktu, no bo oni tam są, ale to nie jest takie mieszkanie takie, że nie wiem, wpadasz do kuchni i ktoś tu je obiad i tak dalej. Nie? A masz co jeść? No też nie. No bo to jest taka praca, że no nie wiem, no myślisz tylko o tym, żeby komuś podać dobrze kotleta i... Nie, no masz kontakt z ludźmi, no to jest przesadne. No masz kontakt z ludźmi, ale... No i po to skończyłaś dwa fakultety, no dobrze, na studiach, żeby podawać komuś kotleta. No dobrze, ale ona robiła to po to, żeby zarobić na te studia, które właśnie kończy. Nie dla samego bycia kelnerem, no. No tak, ale to była jakby taka trudna dosyć jakby fizycznie praca. W sensie ja byłam zmęczona po tej pracy, że na przykład, nie wiem, wracałam do domu i nie mogłam zasnąć, bo mi tak nogi bolały, naprawdę. No i byłam na takiej rozmowie i tak dalej. No i wydawało mi się, że wszystko super ekstra. A potem się nawet do mnie odzywali. Tak miałam kilka takich rozmów. Będę robiła takie wideo dla takiej firmy konsultingowej. Może będę pracować na uniwersytecie, w takim dziale social mediów. Ale to też tak wszystko dodatkowo, po parę godzin. No i już z tego się coś bierze. Ale że ci dają ci pieniądze, czy nie? No trochę mi pomagają. No, ale nie chcę, żeby tak było, więc... No, po prostu miałam te dwa miesiące takie trudniejsze. A masz na pewno znajomych? No mam paru, ale... No to nie jest to samo nigdy, no. Już miałam kasę, żeby z nimi wychodzić. Londyn mógłby być fajny, jakby się miało... Fajnie. Jakby się miało pieniądze, nie? Ale no to też nie jest takie miasto w sumie, w którym... Jakby to jest takie miasto takie strasznie, wiecie, agresywne, tam wszyscy gdzieś pędzą. Jakby... No nie ma spokoju za bardzo, nie można znaleźć takiego spokoju i... Ale co, chciałabyś wrócić do Warszawy, nie chciałabyś zostać w Londynie? Czy gdybyś na przykład miała fajną pracę w Londynie, to byś została? No to jest coś, nad czym się zastanawiam, no ale nie wiem tego jeszcze. W sensie... Bo gdybym dostała jakąś super pracę, taką naprawdę konkretną, no to pewnie bym się zastanawiała, no. Sędziów, którzy zostali wybrani, co do ich wiedzy, co do ich doświadczenia zawodowego i kompetencji. Jak budowali, to zamiast zrobić tu okno, to oni zrobili na balkon okno. I to okno właściwie to jest teraz niepotrzebne. Ciocia! A ja mówiłam, opowiadam ci to, co było kiedy. Nie wychodzę teraz, tylko dzieciaki mi tam donoszą. Te małe i te większe i wszystko, no. Miałam oczy zdrowe, to mogłam sobie czy robić na drutach coś, czy czytać, czy... A teraz ani nie czytać, ani nie pisać, nic. Teraz tylko mogę sobie popatrzeć w telewizji i to też chcę zapamiętać, co oni mówią, jak nie bardzo też mogę zapamiętać. No bo wszystko ucieka. O, ja tutaj mam sąsiadkę. Jedna jest, którego męża pilnuje, bo on jest chory. O, to jest taki żoneczek mam jakiś, byle jaki, ale... Nie miałam marzeń, dlatego że ja... przede mną była tylko praca i praca. Tylko do pracy, żebym się dostała, żebym miała odpowiednią pensję, żebym zarobiła, bo mój mąż też pracował jako frezer. Też niedużo zarabiał, miał grosze i ja tak samo. I tak wszystko było, wiesz, tak samo jak i teraz. I tak całe życie człowiek się męczy. No i później to się, tak się kończy tym, że człowiek umiera i zostawia wszystko i już nie mam pamięci już teraz, nie pamiętam, dużo nie pamiętam czego, co tam robiłam, coś. Wiem, że to życie to się nie kończy w ogóle, a tu jednak okazuje się, że jest zupełnie inne jak człowiek przypuszczał, że to będzie. Na tym się kończy. Teraz każdego dnia to może mi nie być, bo to
człowiek ma niezaplanowane. Pan Bóg nie zaplanował jeszcze dla nas, żebym wiedziała, kiedy umrę, kiedy będę. Tak, no. Bo jak złapię kurcz, to te ręce jak z lutu. Teraz tak myślałam, że 80 lat to już jeszcze staruszka taka, a jednak jakoś się nie czuję taka staruszka. No. Tylko to, żeby te nogi nie bolały. Ładne, piękne kwiaty miałam. Ale teraz jestem na meczu Demeloprez Rzeszów, Łódź Budowlana. No i teraz akurat się rozgrzewają dziewczyny, a ja będę... Teraz też się rozgrzewamy. I później będę na mopę. Będę przejeżdżać boisko mopem. Przyjechał do naszej szkoły trener dziewcząt z siatkówki. Chodził po klasach, w pewnym momencie przyszedł do naszej. Gdy wstaliśmy się, przywitaliśmy, powiedział od razu: o, to jest tam z tyłu, chodź, muszę sprawdzić, ile mierzysz. No i od razu powiedział, żebym przyjeżdżała na treningi i bardzo do tego mnie zachęcał, żebym właśnie brała w tym udział. Na te treningi chodziłam raz w tygodniu, ponieważ miałam zajęcia i pozalekcyjne, a jeszcze szkoła, więc trudno to było razem zgrać. Jednak w następnym roku już chodziłam dwa razy. Bardzo się z tego cieszyłam. W międzyczasie brałam udział w różnych konkursach. Chciałabym się bardzo... chciałabym dalej rozwijać się w tym kierunku. To jest moja sala gimnastyczna, teraz trenują chłopcy i skakaliśmy, skok w dal był i skoczyłam tam za tą białą linię. A co to oznacza? No tam mój trener powiedział, że nie widział jeszcze, żeby taka dziewczyna w tym wieku tak daleko skakała. A co masz tutaj w ręku? Dostałam piłkę. Przeżywaliśmy ten mecz, ponieważ nasz poziom był bardzo wyrównany z Niemcami. Wygraliśmy, był remis 2-2 w setach i później graliśmy tiebreaka, czyli do 15 i wygraliśmy, udało nam się. Też się przeżywamy. Na miły kurs! Ale dżentelmenu nie wykłada. Żeby osiągnąć coś w sporcie, trzeba być tym przede wszystkim wytrwałym, chodzić na treningi i mieć sobie takie zaparcie, że chcę to robić dalej w życiu, że to jest mój cel i sobie go wyznaczam. I to jest po prostu trudna droga, bo... Nie ma rzeczy niemożliwych.
tego lata, podczas sprzątania piwnicy, odkryliśmy dwie dębowe skrzynie. W środku znaleźliśmy kompletny, przenośny projektor 16mm ze skrzynią głośnikową i okablowaniem firmy Bell & Howell model BH-138. Wymaga dokładnego przeglądu i rewitalizacji. Gdyby udało się go ożywić, mógłby opowiedzieć wiele historii, również swoją. W latach 30. pracował dla Polskiej Agencji Telegraficznej. Jeździł po szkołach, propagując filmy lekcyjne oraz kroniki. Kilka lat później, kiedy kina zagościły już na dobre w polskich miastach, powstała pionierska wypożyczalnia – biuro wynajmu filmów 16mm. Podpuszczał wtedy Pawła Nagawła i projektował, o czym marzą kobiety. Wybuchła wojna. Wszystkie materiały zostały schowane w młynie pod miastem. Razem z nimi ukrywali się także żywi. Po wojnie młyn nadal był strażnikiem całego dobytku. Niebawem jednak, na mocy pewnego dekretu, ocalony sprzęt oraz taśmy, a nawet zgromadzone zboże podległy konfiskacie. Maszyny w młynie zostały rozszabrowane i wywiezione na złom. Filmy i projektory częściowo rozkradzione. Jak ten przetrwał do dziś? I czy coś więcej w przyszłości opowie? Nowe technologie. Crisis in Greece, water in Mars. Rada Tuska na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. The Paris attack because of the... Nie. Nowych rzeczy, bo będzie jeszcze więcej historii. Go to jeszcze Leguilands about ancient Egypt. Building pyramids. They will learn about us building houses, because most probably we'll be living in spaceships. Important that Robbie Williams died, because he was like a star from my childhood with my favorite movies, and he was a very good actor and a really good person, which I think everybody liked. The song Hello by Adele beat 26 records in the world from selling and music and views, and it has like, I think, 1 billion views. It got that many views in 1 week, I think. Do historii przejdzie na pewno 5 bramek strzelonych przez Roberta Lewandowskiego. Mecz z Wolfsburgiem 9 minut, niesamowity wyczyn i to też będzie na wiele lat zapamiętane. Królowa Elżbieta jest największą panującą królową Anglii w historii. Bałam się bardzo, bo to naprawdę był taki początek takiego dojrzewania w cudzysłowie i nie byłam jeszcze na to gotowa. Zdecydowanie. To było coś dla mnie takiego trochę strasznego. Na początku to było takie trochę, że nowe towarzystwo, nowi ludzie i z jednej strony był to dość stresujący dzień, ale z drugiej strony tak się cieszyłam, że będę miała może nowych znajomych, ale byłam zadowolona z tego, że zmieniłam szkołę. Po pierwszym dniu myślałam, że coś mi się stanie, bo po prostu to było dla mnie przerażające, jak nawet, nie wiem, spojrzałam na swój plan lekcji, spojrzałam na podręcznik i otworzyłam te wszystkie rzeczy i miałam takie: Jezus Maria, nie, ja nie dam rady, przecież to nie jest dla ludzi. Ale tak potem z każdym dniem było coraz lepiej i rzeczywiście
to jest zupełnie co innego. Też czułem trochę taką pustkę, dlatego że zmieniłem szkołę i trochę mi brakowało moich starych znajomych, moich znajomych ze szkoły podstawowej. Przychodziłam tutaj zupełnie sama i nie znałam nikogo. To było mi tak trudniej, dlatego że w mojej klasie były też osoby, które... Tak właściwie ta klasa była podzielona na takie 3 grupy z różnych szkół i ja byłam takim samotnym wilkiem, który wszedł i właściwie nie wiedział co robić. Ale byłam strasznie ciekawa, jak to będzie, bo miałam wrażenie, że Matko Święta gimnazjum, to będę taka dorosła, taka niezależna, jestem taka dojrzała, odpowiedzialna za całe moje życie. W sensie coraz krótsze jest dzieciństwo, bo słyszę od rodziców, jak oni jeszcze w moim wieku bawili się, jednak dalej byli dziećmi, a ja jednak już nie czuję się dzieckiem. Moim zdaniem dużo osób tak ma, że nie czują się już dziećmi, tylko rzeczywiście bliżej dorosłości niż dzieciństwa i moim zdaniem to nie jest dobra rzecz. Byłabym w stanie się jeszcze w pewnym sensie bawić z przyjaciółmi, czułabym, że mam mniej obowiązków. Poznałam nowych ludzi, nowych znajomych i tak jakby mam... Tu w tej szkole mam więcej możliwości i z jednej strony jesteśmy już traktowani jak prawie, no nie dorośli, ale jako już młodzież, a w takiej szkole to byśmy byli pewno traktowani jak dzieci. To jest jeszcze taki czas, kiedy można się trochę wydziczyć, kiedy jest się takim dzieckiem, ale jednak już trzeba zdawać sobie sprawę, że no, jakiś stopień dojrzałości się osiągnęło. Jest jakaś próba przystosowania się do tego i na tym się najpierw skupiam, a nauka... najważniejsze są te relacje dla mnie. Dużo osób czuje się po prostu bardziej dorośli niż są i zaczynają na przykład wcześniej palić albo pić. Na pewno wzięłam odpowiedzialność za więcej rzeczy i stałam się bardziej samodzielna, bo w podstawówce byłam też taka, byłam bardzo zależna od rodziców. Stałem się samodzielny. Na przykład taki prosty przykład jak to, że zacząłem jeździć sam do szkoły, właśnie od gimnazjum do tak zwanego miasta. Mieszkam na peryferiach Warszawy. Trzeba poznawać nowe osoby, trzeba mieć tę odwagę, żeby pójść w nowe środowisko, no bo to też jakoś oddziałuje potem na przyszłość i łatwiej się asymilować. Jest taki dosłowny moment, kiedy widać, kiedy ktoś jest dalej jakby w podstawówce i kiedy już właśnie podchodzi pod dorosłość i zaczyna jakby wyrabiać swój styl i to właśnie podchodzi pod, nie wiem, zmiana na przykład ubioru, towarzystwa, tematy rozmów. To jest ciekawe, żeby właśnie to zobaczyć właśnie w moich rówieśnikach, że każdy się właśnie, że jest taki moment właśnie w gimnazjum zawsze, że ktoś się po prostu totalnie zmienia.